Dzień dobry moi kochani, dzisiaj z poranną herbatką, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na film, który jest odpowiedzią na Wasze prośby. Muszę Wam powiedzieć, że w przeciągu ostatnich kilku dni dostałam od Was tak ogromną ilość wiadomości z prośbami, bym przeanalizowała dla Was tę markę, bo pojawiły się jakieś promocje w Rossmanie, bo marka ma teraz przecenione produkty, bo przy pierwszych zakupach dostaniecie aż 20% zniżki. I mówię sobie tak, rzeczywiście, skoro jest aż tyle prośb od Was i chcecie tak bardzo poznać moje zdanie na temat marki Uzdrowisko, zrobię dla Was jak najszybciej ten film, opowiem Wam o tym, co odkryłam, przeanalizuję składy, zrobię ten tak zwany research i podzielę się z Wami moją opinią. Także, żeby nie przedłużać tego dzisiejszego filmu, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Jak zawsze w tych moich analizach marek rozpoczęłam przeglądanie strony internetowej. Nie będę skupiać się dzisiaj na tym, co na tej stronie się znajduje, ale powiem Wam, że odkryłam wiele ciekawych informacji na temat marki Uzdrowisko i też takich informacji, które bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Marka Uzdrowisko jest marką produkującą kosmetyki naturalne, korzysta z ekstraktów ziołowych, uwaga, ekstraktów ziołowych, roślinnych i nie tylko, które są tak dobrze przygotowywane jak pod leki. I właśnie to, co mnie najbardziej zainteresowało, jeśli chodzi o markę Uzdrowisko, to kwestia korzystania z tych roślin i z ziół. Bo jak wiecie, większość marek naturalnych korzysta najczęściej z tych takich najbardziej standardowych, wszystkim znanych ekstraktów, olejów. A tutaj marka Uzdrowisko wyróżnia się tym, że sięga do natury, sięga do roślin, które możemy znaleźć między innymi u nas w Polsce i do takich roślin, które naprawdę potrafią przynosić świetne rezultaty. Ja osobiście kiedyś bardzo interesowałam się fitoterapią, bardzo dużo czytałam na temat ziołolecznictwa i jak wiecie, też często Wam o tym opowiadam, jestem osobą, która korzysta z ziół. Ale jeśli chodzi o zioła, trzeba tutaj bardzo uważać, ponieważ zioła są to takie, można by powiedzieć, naturalne leki, dobrze wpływają na nasz organizm, ale też trzeba właśnie wiedzieć, jak z nich korzystać. I zaciekawiło mnie to, że marka korzystająca, tworząca kosmetyki naturalne, pomyślała o tym, żeby właśnie wykorzystać te roślinne zasoby i stworzyć kosmetyki, które będą skutecznie działały, będą miały fajne składy i gdzie klientki będą zauważały rezultaty. Także pierwsza taka sprawa, którą zauważyłam i która bardzo mi się spodobała, jeśli chodzi o markę Uzdrowisko, no to właśnie korzystanie z tych naturalnych, ziołowych i nie tylko ekstraktów, tych ekstraktów roślinnych. Kolejna ważna sprawa to przede wszystkim to, że marka korzysta z dobrej jakości surowców, co podkreśla na swojej stronie i też znajdziemy na niej listę certyfikatów, które posiada oraz to, że korzysta, dotrzymuje słowa i tworzy na bazie tych wszystkich restrykcyjnych norm, które są bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o przemysł właśnie tych kosmetyków naturalnych. To, co również bardzo spodobało mi się, jeśli chodzi o markę Uzdrowisko, to przede wszystkim to, że jest to marka tworzona przez kobiety z ogromnym doświadczeniem. I na stronie, oprócz tego, że znajdziecie cytaty tych kobiet, ich wypowiedzi, to macie ich zdjęcia i macie również opisy, czym się interesują, jak działają, jakie mają doświadczenie i wiedzę. To jest bardzo fajna sprawa, bo dzięki temu możemy poznać tak naprawdę osoby, które tworzą markę, które tworzą markę z całym sercem, a my widzimy je, może nie osobiście, ale tak wirtualnie i to też daje nam takie bardziej poczucie bezpieczeństwa, a to jest coś przyjemnego i fajnie by było, gdyby rzeczywiście marki, które tworzą swoje kosmetyki, dawały nam taką namiastkę tego, co znajduje się w ich sercu, a między innymi kto tworzy tę markę. I tutaj na stronie internetowej znajdziecie właśnie zdjęcia tych kobiet, dokładne opisy ich pasji, ich działań, ich wiedzy, możecie je lepiej poznać, a dzięki temu też
i Wy poznajecie lepiej markę Uzdrowisko. No dobrze, idziemy dalej i w ofercie marki zauważyłam, że mamy kilka dostępnych serii. Mamy serię m.in. Czarny Tulipan, w której w skład wchodzi krem na dzień, krem na noc, maseczka i krem pod oczy. Jest to seria, która jest dostosowana przede wszystkim do potrzeb skóry starzejącej się, kiedy pojawiają się już pierwsze zmarszczki, kiedy skóry, która potrzebuje też dobrego nawilżenia. I rzeczywiście przeanalizowałam składy tych produktów. Muszę Wam powiedzieć, że są one bardzo dobrze skomponowane. Można by było powiedzieć tak chemicznie czyste, bo na początku znajdują się te najważniejsze substancje aktywne, na których nam zależy. I jest dosyć sporo tych substancji aktywnych, a dopiero gdzieś pod koniec składu zaczynają się substancje tworzące kompozycję tych kosmetyków, jak również konserwanty, nieduża ilość tych konserwantów, żadnych nie ma tutaj substancji kontrowersyjnych. Mamy również zapachy i to, co jest ważne, co podkreśla marka, w produktach marki Uzdrowisko nie znajdziecie również kosmetyków, składników, które są pochodzenia zwierzęcego. Czyli są to też takie preparaty, które są dobre dla wegan. Po Czarnym Tulipanie mamy kolejną serię, która nazywa się Przepięknie i kojarzy nam się z cudownym czerwonym polnym kwiatem, a mianowicie serię MAC. I ona jest już ukierunkowana w stosunku do skóry dojrzałej, czyli jest to taka seria, która ma ujędrniać naszą skórę, nawilżać i odżywiać. I tutaj znajdziemy już tylko dwa produkty. Jest olejowa esencja oraz balsam. Trzecia seria to seria Rokitnik, która jest moim zdaniem tak ukierunkowana już w stosunku do skóry suchej, ponieważ ta seria zawiera dużo substancji nawilżających i nawadniających. I też zauważycie, że dostępne są trzy produkty. Jeden jest to krem, który ma nawilżać, a drugi krem, który ma nawadniać, plus do tego maska. Czyli coś idealnego do skóry suchej, odwodnionej, przesuszonej, taka, która potrzebuje substancji emolientowych, substancji, które będą dobrze wpływały na ich hydrolipidowy płaszcz i dawały nam właśnie to uczucie nawilżenia, ale też działały intensywnie nawilżająco i nawadniająco. No i teraz coś, co tak naprawdę z tych wszystkich kosmetyków, które przejrzałam, jeśli chodzi o markę Uzdrowisko, najbardziej mnie zaintrygowało i wywołało, powiedziałabym, u mnie taki efekt wow, ponieważ pierwszy raz spotkałam się z czymś takim, jeśli chodzi o markę naturalną, tworzącą kosmetyki naturalne. A mam na myśli serię Fitodozowanie. Słuchajcie, widać na stronie, w analizie składów, w teorii, którą przekazuje nam w tej całej otoczce marki, że jest to marka, która chciałaby, żeby kosmetyki, tak też tworzy te swoje kosmetyki, działały efektywnie. A my wiemy doskonale o tym, że żeby kosmetyk działał efektywnie, to substancje aktywne, te substancje czynne powinny dostać się do głębszych warstw naszej skóry. Niestety w produktach, jeśli chodzi o pielęgnację naturalną, bardzo często jest tak, że te substancje aktywne działają zazwyczaj na powierzchni naszej skóry. A oczywiście efekty się pojawiają, ale jeśli chcemy te efekty wzmocnić i chcemy, żeby te efekty były naprawdę widoczne, a my klientki zadowolone, no to trzeba coś w tym kierunku zrobić więcej niż tylko zastosować substancje czynne w formułach kosmetyków. I Wy doskonale o tym wiecie, że ja uwielbiam marki, które tworzą swoje kosmetyki na bazie jakichś technologii, korzystają z tych technologii i tutaj na przykład stosują jakieś promotory przenikania albo też korzystają z jakichś nośników przenikania. I wyobraźcie sobie, że marka Uzdrowisko właśnie korzysta z takich nośników substancji aktywnych i są to fitonośniki. Fitonośniki, czyli mamy tutaj coś, co będzie sprawiało w naturalny sposób, że substancje, te cząsteczki substancji aktywnych będą dostawały się głębiej do naszej skóry. Marka gwarantuje nam, że będą się one dostawały nawet do 14 warstwy naszego naskórka, czyli naprawdę bardzo głęboko. I kiedy przeczytałam tę informację na stronie, to od razu skojarzyła mi się druga marka, nasza polska marka, oczywiście Yonel, która również stosuje nośniki w postaci nanodysków i dzięki nim substancje aktywne też przedostają
dostają się aż do 14 warstwy naszego naskórka. I tak sobie pomyślałam, to jest świetne rozwiązanie, bo zobaczcie, mamy marki, które tworzą kosmetyki tradycyjne, korzystają z substancji aktywnych i stosują nośniki, dzięki którym widzimy te efekty. A marka Yonel jest taką, jedną z tych marek, gdzie naprawdę jeśli zaczynacie korzystać z tych kosmetyków, to szybko zauważacie efekty. Natomiast mamy tutaj też markę kosmetyków naturalnych, która zainwestowała w takie fitonośniki, w coś naturalnego, co będzie również sprawiało, że te substancje czynne rzeczywiście będą bardziej intensywnie i efektywnie działały. I to jest świetne rozwiązanie. Naprawdę uwierzcie mi, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, jeśli chodzi o tę serię fitodozowanie. Tam mamy kilka kremów i mamy również ampułki, które są dostosowane do potrzeb, problemów naszej skóry. Zwróciłam szczególnie uwagę na ampułkę na naczynka, która jest niesamowicie ciekawie skomponowana. Jedyne co mi dało do myślenia to to, że większość produktów z tej serii na stronie internetowej jest niedostępna. Oczywiście ja nie wiem, z czym to się wiąże, czy to są jakieś braki w magazynach, czy trwa produkcja tych kosmetyków i też nie wiem, czy te preparaty są ogólnodostępne w drogeriach Rossmann. Jeśli tak, to od razu Wam tutaj zaznaczę, zanim jeszcze dojdę do podsumowania całej marki Uzdrowisko, że gdybym ja dzisiaj miała zainteresować się konkretnymi kosmetykami marki Uzdrowisko i wybrać dla Was też takie, które moim zdaniem będą najciekawiej działały, to poleciłabym Wam i sama bym wybrała właśnie serię fitodozowanie. Przez to, że mamy tam te nośniki, że mamy fajne substancje aktywne i mamy naprawdę bardzo ciekawe preparaty, które, uwaga, nie są bardzo drogie, nie są za jakieś miliony monet i myślę, że każda z nas spokojnie mogłaby sobie pozwolić na to, żeby zainwestować chociażby w jeden taki kosmetyk. I ostatnia seria, która pozostała mi tak na szybciutko, żeby Wam tutaj omówić, do omówienia, to jest seria Fito Oczyszczanie. I tutaj mamy dwa peelingi, mamy piankę, mamy tonik i też przyjrzałam się składom tych kosmetyków. Powiem Wam, że są naprawdę bardzo ciekawe. Zaintrygowała mnie pianka i myślę, że z przyjemnością z niej skorzystam i zakupię sobie właśnie ten kosmetyk. Jak wiecie, ja uwielbiam pianki w oczyszczaniu skóry i uważam, że jest to świetna alternatywa dla innych preparatów. Zresztą na ten temat też już jest mój film. Jest film na moim kanale Top Pianek do oczyszczania skóry twarzy. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam serdecznie. Natomiast ta seria też jest bardzo fajnie skomponowana i powiedziałabym, że jest właśnie taką drugą serią, której z przyjemnością przyjrzę się w analizie, dokładnej analizie tych kosmetyków. Bo dzisiaj jak widzicie ten film, tak jak wspomniałam na początku, powstał na Wasze potrzeby, czyli sprawdzenia marki pod kątem tego, jakie są składy tych kosmetyków i czy rzeczywiście jest ona warta zainteresowania, jeśli już chcecie zakupić jakieś produkty. Ja dzisiaj nie mogę konkretnie powiedzieć Wam o działaniu danych kosmetyków, bo żeby tak się stało, to muszę je dobrze przetestować. Testowanie trwa kilka tygodni, a wtedy no wiadomo, i kończą się promocje, i nie będziecie mogły skorzystać z tej promocji w Rossmannie, a uważam, że jeśli jest taka możliwość, że te kosmetyki są dostępne i są w dobrych cenach w tej chwili, to szczególnie zainteresujcie się właśnie serią fitodozowanie. No dobrze, moi drodzy, moje drogie panie i moi drodzy panowie, jaka jest moja ogólna opinia, jeśli chodzi o taką analizę bez testowania tych kosmetyków marki Uzdrowisko? I powiem Wam tak, to jest kolejna marka, która jest warta zainteresowania, ponieważ obietnice, które nam składa, rzeczywiście spełnia pod kątem analizy składu, tego co w tych składach się znajduje i tego z jakich technologii korzysta i jak tworzy swoje kosmetyki. Myślę, że jest to marka naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, zwłaszcza serie, o których Wam dzisiaj opowiedziałam i warto się jej przyjrzeć, a przede wszystkim warto te kosmetyki przetestować. Kolejna sprawa, jeśli już tak podsumowujemy markę, podoba mi się to, że marka przedstawia się tak jakby od środka, pokazuje swoich pracowników, opisuje ich pasje, zwraca szczególną uwagę na to, żeby to były takie kosmetyki, które będą budziły w Was zaufanie. I to jest
Super, i to jest super, bo rzeczywiście my jako kobiety bardzo często zwracamy uwagę na szczegóły, czy to na jakieś opakowania, czy napisy, czy właśnie te obietnice producenta. I te obietnice, które składa nam uzdrowisko, bardzo przypadły mi do gustu. Poza tym cieszy mnie też to, że jest to marka, która postanowiła zainwestować i stworzyć nieco inne produkty. Poszła tą stroną kosmetyków naturalnych, ale poszła też stroną tych kosmetyków, które zawierają inne ekstrakty, inne substancje aktywne, że przede wszystkim korzysta z bardzo ciekawych ekstraktów tworzonych z ziół i z roślin. To jest coś nowego, coś innego. No i te fitonośniki, świetna sprawa. Bardzo interesująca, no i też myślę, że jest to taki krok w takim dobrym kierunku, żeby marki kosmetyczne tworzące pielęgnację naturalną korzystały z technologii, dzięki którym skuteczność tych kosmetyków będzie jeszcze większa. Oczywiście podoba mi się to, że marka ma certyfikat, jeśli chodzi o tworzenie swoich kosmetyków, że niczego nie ukrywa. Wszystkie substancje, które znajdują się w kosmetykach, są opisane na stronie, więc wystarczy, że klikniecie sobie w jakiś kosmetyk, otworzy Wam się strona tego kosmetyku i nie dość, że macie pełny skład INSI, to jeszcze macie dokładnie opisane wszystkie składniki, te substancje aktywne, które znajdują się w danym produkcie. Naprawdę wielki plus dla marki. No i to, na co chciałam też zwrócić uwagę, to ceny. Ponieważ ceny tych kosmetyków wcale nie są wysokie, jeśli chodzi o to, co w nich się znajduje, jak skomponowane są składy i co mogą nam te kosmetyki dawać. Nie wiem, jak jest z konsystencjami i nie wiem też, jak jest, jeśli chodzi o zapachy. Podejrzewam, że będą miały ładne zapachy. Nie wiem, czy bardziej pójdzie ta tendencja w stronę słodkich czy roślinnych. No tutaj już będziecie musiały same to ocenić. Jak wiecie, ja lubię sprawdzać zapachy i konsystencję kosmetyków, bo to też dodatkowo daje mi takie poczucie przyjemnej pielęgnacji. Niestety w tej kwestii wypowiedzieć się nie mogę, ale pomyślałam sobie, że zrobię dla Was aktualizację tego filmu za jakiś czas i podsumuję takie moje pierwsze testy, jeśli chodzi o markę Uzdrowisko. Przetestuję te kosmetyki, przynajmniej serię Fitodozowanie, bardzo bym chciała przetestować, sprawdzę, jak działa i podzielę się z Wami opinią już pod kątem konkretnych preparatów, które będę testować. Oczywiście dam Wam wcześniej znać, które kosmetyki będę testowała, żebyście też wiedziały, co i jak, ale dzisiaj na tyle, ile mogę Wam powiedzieć i tak naprawdę z czystym sumieniem, myślę, że warto. Jeśli chcecie kupić kosmetyki marki Uzdrowisko, chcecie sobie coś przetestować, to pomyślcie o tym, co dzisiaj powiedziałam, weźcie pod uwagę to, co powiedziałam. No i słuchajcie, koniecznie dajcie znać w komentarzach pod tym dzisiejszym filmem, jakie są Wasze pierwsze wrażenia, czy korzystacie już z tej marki, jesteście zadowolona, co o niej myślicie, bo myślę, że to też pomoże innym osobom, które jeszcze marki nie znają, w podjęciu wyboru, podjęciu decyzji, czy rzeczywiście kupić je na promocji, czy też nie, czy skorzystać z tej możliwości, którą daje nam marka na swojej stronie. Czekam oczywiście na Wasze komentarze. I to będzie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że się Wam spodobał i też coś z niego wyciągniecie, coś Was tutaj zainspirowało, zaintrygowało. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, a my jak zawsze widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!